Dobrze, że byliśmy razem. Mogliśmy obejrzeć coś, w czym uczestniczyło wielu z nas. Inni na szczęście tylko to oglądali, ale my wszyscy możemy z tego wyciągnąć wnioski. Twórcy filmu Krzysztof Jaszczyński, Andrzej Kałuszko. Pewnie pytaliście w momencie, kiedy ten film powstawał w swoim pierwszym zarysie, jeszcze nie nadawał się do emisji, pewnie pytaliście rodzinę, znajomych, jak to odbierają, jakie były ich pierwsze reakcje? Moja mama po traumie wojennej niechętnie raczej ogląda tego typu rzeczy, więc nawet szczerze powiedziawszy nie chciałem jej jakoś męczyć tym. Natomiast rodzina młodsza, no, dostałem nawet od mojej żony taką prośbę, że filmy, które robię ostatnio z Krzysztofem, są zbyt smutne, że właściwie stale jej się zdarza płakać na tych filmach, w związku z tym prosiła, żeby następny był jakiś weselszy. Będziemy pytali o opinię państwa, naszych widzów, tych, którzy później te filmy będą oglądali, być może w Domu Spotkań z Historią, być może jeszcze innych projekcjach, a być może w czasie powtórki u nas w TVP Info Warszawa. No a teraz spróbujmy przekonać się, jak państwo na to zareagowali, co państwo czuli, co się zdarzyło w czasie tych prawie 30 minut. Przypomnę, 7150 to jest numer SMS-u. Przy czym tu trzeba zrobić tak, wpisać słowo wywiad, a dopiero potem pytanie, wrażenie, refleksje. Coś, co chcą państwo nam przekazać. 7150. Podajemy również numer telefonu, oczywiście telefonicznie też. I zaczniemy od tego pierwszego, bo widzę, że już SMS-y są. Ten pierwszy dotyczy cyrku, tych ruin cyrku. To zrobiło na nas największe wrażenie. Na szczęście błyskawicznie możemy taki fragment przypomnieć właśnie i przekonać się, co to jest? Nieprawdopodobne miejsce w samym centrum Warszawy. To jest Tamka, okolice Tamki. Teraz tam jest Akademia Muzyczna, prawda? No i coś, co zobaczyliśmy. O, proszę bardzo, tu już kamera zbliża się do tego miejsca. O właśnie, okrągłe, coś takiego. Jednego dnia tyle okrągłych ruin w Warszawie. Co Niemcy wyprawiali wtedy? Czy ja mam takie podejrzenie, że oni celowo bombardowali te okrągłe budynki, bo poza rotundą na Dynasach nie ocalał z bombardowań niemieckich w 1939 roku żaden inny okrągły budynek. Czy to był może rodzaj zabawy, czy jakiegoś konkursu, kto trafi. Zawody strzeleckie do okrągłych budowli w Warszawie sobie zrobili. Czy też bombardowań. To tak wygląda, dlatego że praktycznie we wszystkie okrągłe budynki poza tym na Dynasach trafiono. Halo, halo, pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dwa pytania, jakie mi się nasunęły po obejrzeniu tego filmu. Pierwsza rzecz to taka, że film bardzo dużo stracił z autentyczności z uwagi na to, że przynajmniej ta defilada niemiecka, gdzie tam Hitler odbiera honory w pewnym sensie, to powinny być jednak te niemieckie marsze. To powoduje, że wrażenie jest większe, bo te marsze, one wprawdzie nie są związane bezpośrednio z hitleryzmem, bo one powstały w znacznie wcześniej, nawet i w XIX wieku, ale niemniej jednak autentyzm tego filmu byłby wyższy, gdyby jednak autor po prostu zadbał o pewną tą ścieżkę dźwiękową, autentyczną ścieżkę dźwiękową. Druga sprawa taka dotyczy samych uszkodzeń w Warszawie. Ja niezależnie od tego filmu wiem, że w Warszawie uległo w czasie działań wojennych obrony we wrześniu 1939 roku około ponad 10% substancji mieszkaniowej. Prezydent ówczesny Warszawy, Stefan Starzyński, ogłosił Warszawę miastem otwartym, jednak Niemcy stwierdzili, że to jest Festung Warszał i niemiłosiernie bombardowali ich, używali wszelkich środków ogniowych, bardzo ciężkich, artylerii, nalotów. Praktycznie Warszawa była bezbronna. Ja uważam, że tu w pewnym sensie przedłużanie tej obrony Warszawy moim zdaniem było w ogóle niecelowe i nie miało żadnego znaczenia, dlatego że jednak nie było żadnej obrony przeciwlotniczej w sensie lotnictwa. Niemcy. Panie Zdzisławie, zapraszamy z pana ogromną wiedzą, zapraszamy na spotkania z widzami i kolejne seanse tego filmu, bo przyda pan się do dyskusji, pana wiedza się przyda, a my pytamy twórców, jeśli chodzi o te marsze, tak, żeby nie za
zakłócać chyba kompozycji, prawdopodobnie. Ja miałem taki dylemat. To znaczy, marsze są tak znane i tak powszechnie używane do tego typu sceny, że wydawało mi się to zbyt banalne i zbyt oczywiste. Znaczy, my zawsze widząc defiladę niemiecką, słyszymy w tle niemieckie marsze. Ten film miał spełniać inny warunek. Ten film miał oddziaływać na emocje. Chodziło o to, żeby muzyka, która towarzyszy mu właściwie cały czas, żeby przekazała grozę sytuacji i dlatego cała sekwencja defilady zaczyna się takim ostrym i tylko właściwie ostrym stukaniem, werblem z czynelem, a później przechodzi w taką niepokojącą muzykę, która doprowadza nas do finału, do zdjęcia tej dziewczynki, której portretowi możemy się przyjrzeć. Wzruszający opis jednego z fragmentów Warszawy, gościnny dwór. Dwór, gościnny dwór. Czy ktokolwiek z warszawiaków wie, co to było, co to za miejsce? Też sobie to, o właśnie, widać, to taki coś w rodzaju serduszka, serkowaty kształt w samym centrum miasta. Teraz to jest chyba osiedle za Żelazną Bramą tam w tym miejscu. Panowie, Krzysztof, co to było? Co to było w ogóle? To była bardzo ciekawa konstrukcja, ponieważ cała była z takich żeliwnych elementów. Zresztą na ujęciu z ziemi widać te żeliwne elementy. I to było targowisko. Tam w środku były stragany. Takie jak paryskie hale, coś tak, takiego? Tak, coś. To było zresztą centrum handlowe, bo tam obok były bazary i hale mirowskie, także to było takie duże centrum handlowe w zasadzie Warszawy przedwojennej. Zapytam naszej słuchaczki, pani Krystyna z Warszawy, czy pani wiedziała, że to było takie miejsce targowe? Proszę pana, ja miałam 7 lat. Urodziłam się w Warszawie, moi rodzice warszawiacy, babcie, prababcie, jestem rodowitą warszawianką. Pamiętam wybuch powstania, tupot niemieckich butów. Jeszcze mi został bardzo, bardzo długo. Teraz też nie bardzo to znoszę. Pamiętam wybuch powstania warszawskiego i 39 rok, wkroczenie Niemców z karabinami, gdzie myśmy byli w piwnicy, jak się zachowywali. Ale dzięki za ten film. Więcej było niż 10% zniszczonej Warszawy, zdecydowanie więcej, bo prawda, wojna trwała dłużej niż okupacja niemiecka, niż sam 39 rok. Natomiast zniszczone jeszcze było przez powstanie warszawskie, prawda, więc i cały czas zresztą te naloty, Haitung, Achtung, Achtung, nalot na miasta Warszawy trwa. Okropne to na mnie, na dziecku zrobiło wrażenie. Zostaliśmy bez ojca. Ojciec był w wojsku. Wrócił pierwszym transportem z Anglii w dywizjonie 303 najdłużej. Więc dzieciństwo nasze było okropne. Pani Krystyno, za chwilę pokażemy żołnierzy polskich z wojska wrześniowego. Być może ktoś z państwa pozna ich twarze, być może ktoś z państwa rozpozna. Właśnie teraz to jest ta scena. To jest jednocześnie pytanie do twórców. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Ktoś, kto ma starą fotografię z tego czasu właśnie, z ojcem z wojska, z bratem, z dziadkiem, patrzy teraz i być może widzi twarz. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby dotrzeć do tego, żeby zatrzymać ten kadr, żeby dowiedzieć się czegoś więcej? No, póki co jedyna szansa to jest taka, jeżeli ktoś z państwa sobie to nagrywa i może później to jakoś przywołać z magnetowidu. Natomiast myślę, że to jest rzeczywiście sposób na dotarcie do czegoś, o czym nie wiedzieliśmy. Rzeczywiście wiele osób miało krewnych w Warszawie, przodków, dziadków. Może rzeczywiście ich rozpozna, może ktoś zobaczy swojego dziadka, stryja, kogokolwiek na tych ujęciach. Bardzo zresztą na to liczymy i chcielibyśmy, żeby, jeżeli takie osoby się pojawią, to żeby się zgłosiły 11 maja na pokaz. Przed momentem widzieliśmy SMS, ten film powinien obejrzeć każdy Polak. Wracamy do tego, co no pan jeszcze z panią Krystyną chciał uzupełnić, jak gdyby wiedzę o zniszczeniach Warszawy. Pojawia się drugi raz sprawa zniszczeń Warszawy. Tu mamy nawet fragment gazety ówczesnej na filmie i ówczesne władze, znaczy Wydział Techniczny uznał, że zniszczonych zostało ponad 4000 budynków w sposób nie nadający się do odbudowy, czyli prawie 25% tkanki miejskiej. A w sumie 75% budynków w jakikolwiek sposób zostało uszkodzonych.
Z tych 25% oszacowanych w 1939 roku, część została zaadaptowana. Na przykład pierwsze piętra czy coś były tylko. Natomiast faktycznie 10% było zniszczone całkowicie. Pani Alino, zapraszam do rozmowy. Halo? Pani Alino, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, to ja jestem, tak. Alina po prostu z Warszawy. Od wielu pokoleń, praktycznie pamiętam 1939 rok, zaraz po bombardowaniu, między ulicą Rozbracz, Czerniakowską, Książęcą, z mamą po prostu uciekałyśmy na Plac Krzyży. To jest ta skarpa pod ambasadą byłą francuską i Sejmem. Był pokot koni i pokot ludzi po prostu. No to ja mam takie wspomnienia z 1939, z pierwszego bombardowania. Dziękuję pani Alino. Za chwilę przypomnimy kolejny fragment Warszawy, zniszczony, niezwykły zupełnie. To teatr powszechny. Nieznane zdjęcia zupełnie, chyba jeszcze nigdy nie były pokazywane. To warto przypomnieć. O właśnie. Nie ma tutaj napisu, ale on chyba był wcześniej odrobinkę. Tak. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak po zakończeniu remontu Teatru Powszechnego była wystawa organizowana i między innymi do naszej fundacji zwrócono się z zapytaniem, czy mamy zdjęcia przedwojenne tego teatru i okazało się, że takich zdjęć nie ma. I właśnie na tym ujęciu, które w oryginale trwa parę sekund, udało się zidentyfikować, że to jest właśnie dawny teatr. To są niezwykle cenne fotografie, tak. Niezwykle cenne ujęcia. Ktoś pytał SMS-owo, panowie być może nie dostrzegli, kim jest ta dziewczynka z ostatniego kadru filmu? Czy udało się chociaż, czy próbujecie szukać, bo może oczywiście pytamy o to państwa. Państwo zwykle w takich sytuacjach są niezawodni, bardzo, bardzo pomagają, ale może twórcy coś wiedzą więcej? Nie wiemy, niestety nie wiemy, kim była ta dziewczynka. Znaleźliśmy to ujęcie i mnie to ujęcie tak strasznie mną wstrząsnęło, że stwierdziłem, że to musi być finał naszego filmu, że oczy tej dziewczynki mówią wszystko to, co chcielibyśmy powiedzieć na ten temat. Ale nie wiemy, kim była. Stała w tłumie razem z mamą obok Niemców. Zapraszamy panią Magdalenę do rozmowy. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry państwu, witam. Magdalena z Warszawy, rodowita warszawianka. Ja co prawda urodziłam się dopiero 20 lat po wojnie, ale ten temat jest mi bardzo bliski i chciałabym powiedzieć coś o swoich emocjach, bo oczywiście wszystkie dyskusje historyczne są bardzo ciekawe, ale ja po prostu się niesamowicie wzruszyłam oglądając ten film i po prostu bardzo, bardzo mnie poruszył. Straszne takie emocje żalu po tym, co zostało zniszczone, jak piękna była Warszawa, oczywiście również ludzie. Przy tym wszystkim w pewnym momencie zauważyłam swój dom przy placu Szembeka na Grochowskiej, gdzie jako dziecko mieszkałam, bo dziadkowie mieszkali przy ulicy Złotej. No, film mnie bardzo, bardzo poruszył i rzeczywiście powinni obejrzeć go wszyscy i mam nadzieję, że panowie w dalszym ciągu będą poszukiwali tego typu materiałów i takie filmy nam pokazywali, bo to po prostu jest niesamowite przeżycie. Także bardzo za ten film dziękuję. Dziękujemy pani Magdaleno za te wzruszenia, którymi się dzielimy i tak jak powiedziałem, dobrze, że razem to oglądamy i dobrze, że razem możemy o tym mówić. Ulica